Za sprawą posła Wiesława Szczepańskiego wracamy do tematu wiaduktu w Klonówcu. Wiadukt, którego budowa zakończyła się na początku stycznia, wciąż nie jest dostępny dla kierowców. Jak informował nas pod koniec lutego Radosław Śledziński, rzecznik prasowy spółki PKP PLK, spółka oczekiwała na pozwolenie na użytkowanie, jakie wydaje Wojewódzki Nadzór Budowlany oraz zatwierdzenie organizacji ruchu przez zarządcę drogi i zarząd dróg wojewódzkich. Poseł Szczepański skierował zapytanie do Wielkopolskiego. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego to odpowiedź jaką otrzymał. W dniu 4 marca 2020 roku Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił zgodnie z wnioskiem inwestora PKP PLKSA S.A. pozwolenie na użytkowanie wiaduktu drogowego i trzech przepustów pod drogą wojewódzką nr 309 w miejscowości Klonowiec. Jednakże puszczenie ruchu po obiekcie związane jest również z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej drogi stanowiskowej. Dojazd do wiaduktu. W związku z powyższym w dniu 6 marca 2020 roku przedstawiciel inwestora złożył wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie dojazdów do wiaduktu drogowego. Z uwagi na nieścisłości i braki w przedmiotowym wniosku, w dniu 11 marca 2020 roku wezwano pełnomocnika inwestora do uzupełnienia dokumentów w terminie 14 dni od otrzymania pisma. Organ nadzoru budowlanego przeprowadzi kontrolę obowiązkową w terminie 21 dni od otrzymania utrzymania uzupełnionego wezwania, po której niezwłocznie wyda decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie dojazdów do wiaduktu. Wszystko więc wskazuje na to, że wiaduktem nie pojedziemy prędzej niż w kwietniu.